Chłop cię nie widzi. Na spokojnie. Na spokojnie. Tak jest. Aura się potknęła o mnie, widzieliście to? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Ruchome piaski zostały na nowo włączone w grze, więc dzisiaj, moi drodzy państwo, musimy wykonać najważniejszy challenge w sezonie 5 rozdziału 2. Czyli wygrać grę siedząc tylko i wyłącznie pod ziemią. Umówmy się, moi drodzy, na samym początku w ten sposób. Jeżeli uda mi się wykonać ten challenge, a ty jesteś nowym widzem, no to strzelasz subika z dzwoneczkiem i lajkujesz wszystkie filmy przez tydzień, okej? Umówieni. A teraz, moi drodzy, ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. 1000 fałdolców oraz przekozacką czapkę miałśniaka dwustronną wygrywa ta oto osoba! Gratuluję ci, mordeczko, odzywaj się do mnie na maila, mail masz w opisie. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postanowiłem, że rozdam wam dwa razy starter pack. Nowy starter pack jest w grze, wiem, że nie każdy go ma, a to jest najlepsza, najbardziej korzystna oferta w tym sezonie. Więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursiku, strzelaj łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, wpisz kodzik Farel do sklepu, a w komentarzu napisz swój nick z gry Fortnite. Ja za wszystkich mocno trzymam kciuki i chciałem jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Z pewnością za chwileczkę pojawią się w komentarzach pytania: Farel, kiedy wyniki konkursu na procesor Intel Core i7 z poprzedniego odcinka? Moi drodzy, proszę zapoznać się z regulaminem konkursu. Jest w opisie pod ostatnim filmem, który jest tutaj przypięty w karcie. I wyniki konkursu będą ogłoszone 19 grudnia o godzinie 24. Czyli tak naprawdę 20 grudnia podczas jakiegoś odcinka. Nie zapomnijcie też wbić na pixyshop.pl po przekozackie koszulki z kolekcji The Farel Team. Link do sklepiku znajdziecie w opisie. A teraz bierzmy się za challenge. Ktoś już przyleciał na moją miejscówkę. Robię unik szefowski. Leżysz, nara. Dzięki za emeczkę, byku. I mamy coś? M-ka zielona tylko. No dobra, niech będzie, najdę może. A może się przydadzą, kto wie. Ktoś walczy z Mandalorianem. Dawaj go od pleców tam teraz. Ciśnij, hama. No taki sezol jest totalny przecież. Chłopie, łap nejdy! Póki ciepłe. Póki ciepłe, byku. Dobra, nieważne, nieważne. Ale że jestem celem? Ale że ja jestem celem? Nie, no tak być nie może. Chowamy się w piachu. Wow, wow, mogło być po mnie. Zapomniałem, że on jest tam z tyłu. Znowu strzela! Przecież on widzi pod piachem, ten wariat. Ale o co tutaj chodzi? Sam już nie wiem, o co tutaj chodzi w tej gierce czasem. Gościu, Naruto udawał na środku. To pięknie. Dobra, moi drodzy, strefa siadła idealnie, wręcz bym powiedział. Teraz trzeba też się idealnie ustawić, żeby nas nikt nie znalazł. Przepiękna miejscówka. Wszystko ładnie w koło widzimy. Okej, z przodu mam jakąś klepę. Należy chłop tak podjeżdża. Na ostro, bez zabudowania się. Dobra, jak chłopaki się tam klepią, no to przejdźmy szybciutko do strefki i ustawmy się w bardzo wygodnym dla nas miejscu. Ja stanę sobie tutaj, żebym jeszcze przy okazji coś widział ciekawego, nie? Liczymy na łódź szczęścia. Najgorzej, jak będziemy musieli się przemieścić w kierunku słonych wież, bo tutaj jest wyschnięta rzeka. Aha! Tu jakiś pan podszedł mi, kurczę, pod nos. A to właśnie chyba ten chłop, z którym on walczył. Tu są trzy osoby i ktoś ma smoczy oddech i mi prawie gościu 90 na bani skręcił. Wszystko się pali. Wszystko płonie, gościu ucieka. To chyba zaraz się skolapsuje. Tak, ale uciekł, o ile się nie mylę. Tak, uciekł, uciekł. 3, 2, 1. Bądź w strefie. Wiedziałem, wiedziałem, że nie będę w strefie, okej. Ja bym poczekał, aż ten chłop też sobie przejdzie i dopiero my pójdziemy za nim. Dobra, poszedł sobie. Okej, wyszedłem na zewnątrz, chowamy się, nara. Przecisnę się, przecisnąłem, dobra, elegancko, 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 elegancko. Teraz muszę niestety przejść przez rzekę na drugą stronę, bo prawdopodobnie strefa siądzie z drugiej strony. A ja, no niestety, jak zostanę na drugiej, no to przegram. Okej, myślę, że to jest odpowiednie miejsce na moją kampę, chyba że... Dobra, na razie nie świrujmy, zostajmy tak jak jesteśmy. 6 osób w grze, moi drodzy. Ja mam 3 fragi, nie wiem jakim cudem, okej, ale przydarzyło się, przydarzyło się. 3, 2, 1, uwaga!
Nie no, nie wierzę, muszę przejść do strefy. Najgorzej, dobra, 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 dawaj, 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 dawaj. O nie, wyskoczyłem. Wyskoczyłem, 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 chowaj się. Szybciutko się chowaj. No mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Ja stoję tutaj, to jest prawie, że centralna strefa. Prawie, że 22 metry mam do samego środka. Na środku jeszcze leży 50, nie mam pytań. Dobra, chłop go podjeżdża, z tego co widzę. Tak jest, jest bitka. Kto wygra? Pani Galaxy, czy ten chłop, który u góry tak dosyć nawet szybko się zbudował? Ale jeszcze ma dojazd od boku, od jakiegoś białego chłopa. Ale pomimo raz, dwa, trzech osób, to jeszcze gdzieś jest czwarta skitrana. Bo jest nas pięcioro, przypominam. I chyba nie mam strefy, nie mam strefy, ale troszeczkę będę miał, żeby do niej przejść. Schowałem się i jestem w tym momencie w strefie. Gościu z pewnością jest na zegarze, bo widzę nowe struktury, które są postawione. Okej, okay, jeden chłop odpadł. Moi drodzy, 25 sekund i zobaczymy, co się wydarzy. Jest i Arła. Arła ze snajperką. Będzie pewnie fokusować tego chłopa. Ma jeszcze, kurczę, fioletowe AK. Dobra, ten ziomek się bardzo wysoko buduje, ale nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy go nie skolapsują. On przypadkiem nie zginie przez to. Zeskakuje niżej. Dobra, strefa jest teraz wędrująca, tak? Rozumiem. Dobra, aura idzie wyżej. Ja korzystam teraz z chwili czasu. Jestem pod aurą. Jestem w strefie, jestem, dobra, sztos totalny. Galaxy, dawaj. Mam nadzieję, że mnie nie widział, nie widział. Nie wierzę, co się dzieje. Dobra, gościu jest nade mną. Ale on ma chyba jakieś lagi, że on wchodzi głową w ścianę. Oby tylko on został, to ja wtedy go pokonam na pewno. Jak wyskoczę na sam koniec. No dobra, ja wciąż w strefie. Się nie wychylam. U mnie wszystko w porządeczku. Aura na dole. Leczy się kiewikiem, 50. Gdzie jeszcze jest jeden chłop? U góry został? Chłop jest chyba na samej górze, tak, z dwóch stron się złapał, tak mi się wydaje, budowli. Aura jest obijana od góry. Dawaj go, zesnajp tego u góry. Zesnajperuj go, dawaj, dawaj. Dobra, schodzi niżej chłop. Okej, okay, jest bitka. Jedzą jakieś rybki. Nie zdrać się, Faral, nie zdrać się. Powolutku. Powolutku. Chłop cię nie widzi. S-klapik, S-klapik, chłop cię nie widzi. Nie wiem, czemu on tak robi. Na spokojnie. Na spokojnie. Tak jest. Easy tuzi. Aura się potknęła o mnie, widzieliście to? Dobra, nice. Przejmujemy HG. Uda mi się czy nie? Nie, drugie miejsce. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. 0 HP, ile on miał? Nie, to jest niemożliwe. Okej, moi kochani, spróbujmy jeszcze raz. Strefa prawie się zamyka. Mam 7 płaszczaków, rybosłony i 2 splasze. Powinno nam wystarczyć. Tylko nie mam granatów impulsowych, to jest najgorsze. I uwaga, jest. Wciąż jestem w strefie. Pięknie. Dobra, jest jakaś klepa, chłopy tam się strzelają. Ten na środku zginął, zostało 6 osób. Razem ze mną oczywiście. 3, 2, 1. Gdzie? Dobra, do strefy mam tak naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale po mojej lewej jest jakiś chłop. Ja muszę to zrobić jakoś dyskretnie, żeby on mnie nie zobaczył. Tu za górką w sumie jestem bezpieczny, chyba. Ups, albo i nie. Dobra, w tym kierunku jest do strefy. Jeszcze idzie chłop z tamtej strony. Aura, o ile się nie mylę. Ale chyba się mylę. Ten chłop jeszcze ma najemnika w postaci pana Pancake'a. On jeszcze go wynajął na koniec, żeby ułatwić sobie rozgrywkę. Sami snajperzy, dobrze to świadczy, aczkolwiek za chwileczkę wszystko się okaże. Kto tutaj będzie najlepszym z najlepszych? Tak, jestem już w strefie, więc koks totalny. I wszystko widzę. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Gdzie jeszcze jest czwarty? Czy ktoś nie robi mi pleców? Nie. Korzystając z chwili, że oni tutaj wszyscy zajęli się sobą, ja proponuję się przekopać. Mam nadzieję, że oni mnie nie widzieli. Nie. Dostał RPG-iem w plecy. Zostały 4 osoby, moi kochani. 4 osoby tylko. Ja muszę iść do strefy, muszę iść do strefy. Jestem w strefie. Dobra, jestem chyba bezpieczny. Chłop ma RPG-a. W dodatku to jest Joker. Co ten Joker zrobi? No powiedzcie mi, moi kochani, co on zrobi.
Ma RPGa. Czy on będzie na blisko walił z tego RPGa? Więc ja, korzystając z chwili, postaram się o tutaj gdzieś zmieścić. O, na przykład tutaj. To jest idealne dla mnie miejsce. Dobra! 1v1! 1v1! Okej, okej. Niech będzie. Sprawdźmy, co z tego wyniknie. Ja mam dużo leczenia, ale ten chłop niekoniecznie. Kto to wygrał? Joker z RPG-em? Czy ten drugi chłop? W sumie nieważne kto, bo i tak ten chłop ma RPG-a i będzie z pewnością sprawdzał za chwileczkę podłoże przy pomocy RPG-a. To może się dla mnie źle skończyć. Okej, leczy się. To zrozumiałe w jego wypadku. Podjął walkę. Wygrał ją. Jest koło mnie. Na dole. To jest Joker. Panie! Joker! Wygrywam! Gościu! Łatwiutko z tobą! Jak mnie wziął na ten ruszt? Czy co to się nazywają? Te widełki Mandaloriana. Udało się! I schowałem też się pod ziemię. Łatwo! Wow! Zostało mi tylko 8 HP. Wyobrażacie to sobie? Prawie przegrałem walkę z Jokerem. Chciałem, żeby ta strefa jeszcze się zamknęła, tak jak było w przypadku z Aurą. Ale no niestety Joker mnie chciał wziąć na widły, nabić. Udało mi się go na szczęście uwalić, wygrałem, challenge odhaczony, więc teraz wy musicie się wywiązać z umowy. Jeżeli jesteście nowi, strzelajcie subika, zostawiajcie łapeczkę w górę, wspierajcie mnie z kodem FAREL, wbijajcie na pixieshop.pl. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, trzymajcie się, cześć!